Ziomeczki, jak tam życie? Jest właśnie 1 sierpnia, więc w związku z czym ulubieńców nie było 2 miesiące. I trochę się przez ten czas wydarzyło, w związku z czym 2 dni temu, znaczy wczoraj w zasadzie, wróciłam z Audio River, co w ogóle było tak magicznym przeżyciem, że nadal czuję się tak jakby pomiędzy jawą a snem i generalnie trochę jeszcze nie wiem, co się dzieje dokładnie, więc jak dzisiaj będę gadać o rzeczy, to sorki, wybaczcie, ale moje usprawiedliwienie jest takie, a nie inne. W każdym razie, jeśli lubicie taki właśnie styl elektronicznej muzy, to koniecznie musicie się wybrać za rok, bo po prostu no, ten Płock i ta cała plaża i cały ten festiwal był tak bezbłędny, że po prostu serio, nic tylko jechać. W porównaniu z Openerem, Opener też był super, ale audio miało coś sobie takiego. Kurczę, coś takiego trochę jakby bardziej kameralnego w porównaniu z Openerem, ale był taki magiczny, że kurczę, na bank wybiorę się za rok i to chyba nawet na 3 dni niż na jeden kupię bilet wcześniej, bo naprawdę impreza była super. Ale przejdźmy do rzeczy, bo nie po to jesteście, żeby słuchać o moich voyage'ach, tylko właśnie zobaczyć Denko, które właśnie nie było przez 2 miesiące, w związku z czym jest dosyć nie najmniejsze, więc zacznijmy już. No. Rosyjska maska. Pierwsze, co mogę odczytać, to krem maska, ale dalej nie mam pojęcia, co tu chodzi. Jak ktoś zna cyrylicę, to może się pokusić o jakieś tam większe zrozumienie. Ja niestety nie potrafię wam powiedzieć, co to jest. W każdym razie wiem, że ma w sobie ta maska, właśnie ten krem, ma w sobie, miał zasadniczo olej. Oliwę z oliwek, o. I generalnie miał bardzo dużo olejków w składzie, w związku z czym była to taka fajna maska właśnie emolientowa na co dzień po prostu. Ale dzięki temu, że miała aż tyle olejków, to idealnie wręcz sprawdzała się w roli bazy pod laminowanie włosów. I najczęściej tak ją właśnie użyłam i podejrzewam, że ponad połowę zużyłam ją właśnie do laminowania, ponieważ w zestawieniu właśnie konkretnie z tą maską włosy zachowały się ekstra i naprawdę były bardzo odżywione i ten olej było tego oleju na tyle dużo, że jakby te proteiny nie wyjadały mi nic z włosa, tylko cały ten olej, w związku z czym no naprawdę, kurczę, działała bardzo fajnie i kiedyś ją może kupię ponownie, ponieważ takich zniszczonych włosów, takich na co dzień suchych, żeby dać im kopa, przynajmniej takiego w miarę szybko, to się nadawała i byłam wtedy spoko i była dosyć lekka, przy tym wszystkim nie była taka gęsta i ciężka, a było jej aż tutaj pół litra. Następnie też maska rosyjska, akurat Planeta Organika i o tej masce mówiłam w moich top 5 odżywkach, maskach, czymś tam, jakimś tam filmiku, w każdym razie super maska dla mnie. Ona była taka złota, to chyba tego niestety nie widać, bo ona jest po prostu wylizana do końca, ale w każdym razie bardzo odżywcza, też olejków dużo w składzie, też na początku szczególnie. Tak, no, w ogóle na samym początku pierwsze co jest, to właśnie nie nawet zwykła woda, tylko właśnie z ekstraktem, jakby z olejkiem po prostu. I generalnie to. Jeśli macie włosy naprawdę suche i naprawdę zniszczone, to w tym momencie to będzie dla Was super, super. Jeśli lubicie efekt bardziej takich no mało obciążonych włosów, takich dosyć uniesionych z objętością i nie lubicie takich mocnych masek, to zostawcie to, w ogóle tego nie ruszajcie. Bo na przykład widziałam dosyć słabe oceny na Wizażu, bo właśnie każdy mówi, że za bardzo obciążała włosy, a dla mnie właśnie to, że właśnie obciążała, to było super. I dzięki temu właśnie one w końcu były dociążone po używaniu właśnie tej maski i jak wstawicie ją sobie na godzinę, to no po prostu udacie jej podziałać, to ona po prostu wszystkie soki wyciśnie z siebie i włosy naprawdę wyglądały super. Po jej użytkowaniu na pewno kupię ponownie kiedyś, może jeszcze inne też tej Planety Organiki, bo kurczę, bardzo fajna, fajna, fajna firma i wydaje mi się, że naprawdę kosmetyki właśnie, szczególnie z tej firmy, będą bardzo mi pasowały. Polecam, jak macie suche włosy, naprawdę ekstra. Batiste, wersja Eden, czyli ta taka niby limitowana, bardzo słodka. Dla niektórych może być trochę za intensywna, ale mi się ten zapach bardzo podoba i póki jeszcze jest, bo chyba jest limitowana podobno właśnie, to będę ją na pewno kupować. Super. Każdy batist działa ekstra, jak używany właśnie, no nie na co dzień, staram się przynajmniej na co dzień używać, bo to ma alkohol w składzie niestety. Ale no tak w miarę raz na jakiś czas poprawia bardzo po prostu na szybko kondycję włosów, wyglądają znacznie lepiej. Ale to wszyscy wiedzą, każdy używa batistów teraz obecnie. Następnie babuszka Gafia i to jest maska do twarzy. Tak, do twarzy. Błękitna, czyszcząca na bazie wody chabrowej. 100 ml. Tanie to było, szczerze mówiąc, generalnie i naprawdę się opłaca. Ja o tych maskach
o tej i o innych również właśnie z babuszki Agafi mówiłam kiedyś, ale moje zdanie się trochę na ten temat zmieniło, ponieważ ja uważam je za bardzo przyzwoite, bardzo spoko, a teraz, gdy w pełni poznałam jakby działanie glinek, to mi się wydaje, że one są takie se i generalnie ta stricte właśnie maseczka też ma sporo glinki w składzie, czuć to, bo ona dosyć szybko zastyga na skórze. Ale oczyszcza, ale tak troszkę nie do końca w taki sposób, który mi się podobał i generalnie też pachniała bardzo sterylnie, jakby tak jak szpital, nie wiem, może to złe skojarzenie, ale jakoś tak ta mi średnio przypadła do gustu, już na końcu się z nią męczyłam, zużywałam ją, żeby zużyć. Tej na pewno ponownie nie kupię, ale może inne babuszki, Agafia, tak, nie wiem. Słyszałam też, że jest jakaś chyba ta fioletowa, czy któraś, która bardzo podrażnia skórę i że ludzie mają wielki problem w ogóle potem z podrażnieniem, więc uważajcie, bądźcie czujni, bo to może naprawdę sprowadzić się do wielkich problemów skórnych, więc teraz na chwilę obecną dużo bardziej jestem w stanie polecić zwykłe, normalne glinki i mieszanie ich sobie ręcznie niż właśnie takie gotowce, bo to może się skończyć różnie. Następnie Malea Peeling na bazie nie mam pojęcia czego, bo oczywiście to jest po niemiecku. I kupuję też było w Niemczech jakieś, no dawno, ponad rok temu na pewno. W związku z czym już chciałam to szybko zużyć i mieć to z głowy, więc użyłam tego kilka razy do ciała, bo jest to tak słaby kosmetyk. Generalnie to skład ma słaby. Nie ma SLS-u, więc jakoś nie pieni się super, ale nie domywał też jakoś niesamowicie i niby miał tutaj te cząsteczki jakby ziarniste, te peelingujące, to miały być jakby kawałki bambusa. Ale one były fioletowo-niebieskie, więc wątpię, żeby bambus był fioletowo-niebieski i to na pewno był sztuczny syf i generalnie cały ten peeling był taki niebieskawy i no nie, teraz właśnie jak teraz staram się tą jak najbardziej naturalną pielęgnację wprowadzić właśnie na co dzień, to nie polecam. Ani też nie pielęgował super, tych drobinek nie było dużo i to niby miało być lekkie złuszczanie, w związku z czym nie było praktycznie żadne i ani w sumie super nie domywał, ani nie peelingował, ani nic nie robił. Nie polecam w każdym razie. Następnie tutaj też rzecz jakaś taka niechciana trochę, że tak powiem. To jest Playboy, jakiś tam żel pod prysznic, dany na prezent. Generalnie to, wiecie, zapach super intensywny. Gęstość była też i był on taki błyszczący, ale chyba nie zostawiał żadnego, że tak powiem, efektu błyszczącego na skórze. W każdym razie taki sobie bajer po prostu. Zapach na początku nieprzyjemny, ale potem bardzo taki duszący i za intensywny. No, zużyła się, ale generalnie jakieś super przyjemne i ekstra to nie było, nie powiem. I skład miał beznadziejny, więc na pewno nie będę polecać. A też chyba tanie, jakieś najtańsze na świecie też nie jest. Następnie szampon. To jest chyba Natura Siberica, tak mi się wydaje. Tu jeszcze jest jakaś oblepika, ale w każdym razie to jest z Natury Siberiki. Właśnie jakby koncern czy coś takiego. I to jest rokitnikowa, to jest Siberica Rokitnik, maksymalna objętość, profesjonalny szampon rokitnikowy do wszystkich typów włosów. I ten szampon był bardzo dobry, ale w żadnym wypadku nie mogę się zgodzić z tym, że on nadaje jakąś super objętość, bo właśnie objętości nie dawał praktycznie w ogóle, ale domywał bardzo ładnie, przy tym był, nie był taki intensywny, był wręcz jakby nawilżający, a ładnie się pienił i pachniał w ogóle piccolo, taki bajer dosyć, więc naprawdę, kurczę, bardzo, bardzo fajny szampon, tylko właśnie totalnie nie spodziewajcie się objętości, w ogóle tutaj nie było, ale jak właśnie nie macie takich wymagań, że musi coś Wam dawać super objętość, tylko bardziej, żeby było właśnie raczej delikatne, raczej takie, no właśnie, może nie wiem, czy delikatne to jest dobre słowo, ale on w żadnym wypadku nie uczulował ani nic takiego, ładnie domywał, ale nie sprawiał żadnego podrażnienia ani niczego, więc i nie był taki jakby bardzo agresywny, więc wydaje mi się, że do takiej raczej wrażliwej skóry głowy mógłby się nadać. A wiadomo, rosyjskie kosmetyki mają ładny skład, więc mimo wszystko powinno być chyba w porządku. W każdym razie bardzo fajny szampon, ale nie, jakby nie sugerujcie się tutaj tym nazwą objętości. Następnie, szybko dzisiaj chyba będzie, mam nadzieję przynajmniej, Alverde 3 w 1 i to jest taka pianka do mycia twarzy, która miała być właśnie z jabłkiem. I ona tam chyba miało być to do mieszanej skóry. Ja to też mam już od 100 lat, generalnie to bardzo długo. I ja praktycznie w ogóle tego nie zużywam, bo oczywiście, ja się oczywiście nie zorientowałam, albo nie wiem, nie chciałam tego widzieć, nie wiem o co chodzi. W każdym razie ma to w składzie alkohol, prawie na samym początku składu. I kurczę, wiem, że to jest typowe dla wielu kosmetyków właśnie Alterre, czy Alterre albo Alverde, okej. Okay. Że właśnie one mają ten alkohol w składzie, ale to naprawdę dyskwalifikuje kosmetyk. Zaczyna ona wtedy wysusza trochę twarz i generalnie wcale jakoś super jej nie domywa, a ta forma pianki
no robi się taka bez sensu, no bo my używamy pianki, bo chcemy, żeby to oczyszczanie było delikatne, a jak ono ma być delikatne, skoro ma alkohol w składzie. Chyba wywalę to po prostu, umyję jakoś dobrze to opakowanie i będę po prostu używać samego opakowania pianotwórczego, bo na pewno się przyda do czegoś, ale samej pianki w żadnym wypadku podzielić nie mogę i ona już chyba nawet jest, tak mi się wydaje, tak, ona już jest przeterminowana od marca, więc tym bardziej używać jej nie będę, na pewno. Następnie, coś to wygląda bardzo brzydko, więc tylko Wam to tak szybko pokażę. To jest olej z krokosza bawarskiego, 100 ml, kupiony za 13,90 w jakiejś tam mojej zielarni, powiedzmy, takiej lokalnej. I generalnie ten olejek, ja go używałam, miałam go bardzo długo w swoich zbiorach i ja go używałam do różnych celów. I generalnie większość użyłam do po prostu takiego nawilżenia ciała, po prostu po prysznicu i on jest bardzo gęsty, jakby on jest praktycznie ma taką gęstość, powiedziałabym prawie że jak rycynowy olej, może nie, ale prawie że naprawdę. Nie jest aż taki lepki, ale gęstość jest porównywalna, a może w tę stronę. I generalnie to on dzięki temu jakby nawilżenie nie było takie maksymalne, które on dawał, ale dzięki temu, że on się tak właśnie nie wchłaniał szybko, to było wrażenie, że to ciało naprawdę było fajnie ochronione i do tego właśnie się sprawdzał nawet fajnie. Do twarzy on był, no właśnie przez to, że był taki gęsty, to na dzień się totalnie nie nadawał, a właśnie on się wydaje, jakby był bardziej przeznaczony do cery tłustej, w związku z czym, kurczę, on by się mógł nadać na noc, gdybyśmy my miały problem wielki z właśnie sebum, wydzielaniem się sebum, ale że ja tego problemu już nie mam, to u mnie to za bardzo nie miało racji bytu, a na dzień, żeby to nałożyć, jest za ciężki, a na noc wolę ulić coś po prostu bardziej nawilżającego, więc też nie miał to zastosowania. Kilka razy użyłam go do olejowania i nawet dał radę, był na pewno lepszy dział niż na przykład olej ze słodkich migdałów na przykład, czy te takie spożywcze z Lidla, tam nie wiem, z dyni czy z czegoś, ale no wolę mieszanki mimo wszystko do włosów, to było takie średnie, najlepiej sobie właśnie, najlepsze to było do ciała i generalnie też ja też nie zwróciłam uwagi na to działanie, ale ten olejek ma podobno opóźniać wyrastanie nowych włosków, czyli po depilacji go używamy tak na dłuższą metę, to powinien właśnie radzić sobie z tym, by te włoski wyrastały rzadziej i żeby były cieńsze. I chyba możliwe, że to tak nawet działało i wydaje mi się, że pod tym względem przetestowanie tego byłoby najciekawsze, ale że ja naturalnie nie mam jakiegoś takiego włosienia strasznego, jestem w ogóle jasna i w ogóle to, wiecie, no ja tego jakoś specjalnie nie potrzebuję, na pod pachami się nie będę smarować olejkiem, no, więc tak to skwituje. W każdym razie to jest ciekawe rzecz i można by tego spróbować, bo ten olej generalnie bardziej na internecie dostępny, ale na pewno nie jest drogi, więc możecie go naprawdę spróbować. Następnie olejek z Evre. Generalnie to o nim mówiłam wielokrotnie, że to jest mój święty graal i że super, że to twarz, to jest w ogóle mój no naprawdę ulubieniec wszechczasów, że jest dobry i na jakby i nawilża i sobie radzi trochę z pryskami i troszeczkę sobie rumień ma godzi, w ogóle cudotwórca generalnie. Ale od kiedy zaczęłam używać ostatnio naprawdę dużej ilości różnych olejków właśnie naturalnych, niemieszanek, to stwierdzam, że on jest dosyć przeciętny i o ile dawniej wydawało mi się, że on robi wszystko, to teraz wydaje mi się, że on po prostu utrzymuje skórę w takim stanie, w jakim ja ją zostawię. I że on nie robi za bardzo nic. I generalnie on, ja go teraz używałam w takim momencie, gdy nie wiedziałam nawet na przykład co nałożyć, gdy wieczorem zmyłam twarz i nie wiedziałam, czy mojej skórze jest, czy ona jest bardziej skłonna do wyprysków, czy do zaczerwienienia, czy do nawilżenia, to po prostu używam tego i to jakby, żeby utrzymać skórę jakby na tym samym poziomie generalnie. A jeśli miałam stricte jakiś problem, bo po prostu, że była albo właśnie sucha, albo no, zapchana, to użyłam innych olejków, w związku z czym, kurczę, średnio teraz tak myślę, ale na pewno zrobię do niego przerwę, bo może potem znowu pokocham go na nowo. Na chwilę obecną mam za dużo też olejków, by kupować go ponownie. Mam naprawdę miliony, na pewno niedługo będzie filmik. Znaczy, no nie wiem, niedługo, za parę miesięcy pewnie wszystko przetestuję w każdym razie. Ten olejek, na pewno mogę go szczerze polecić dla osób, które nigdy olejków nie używały, a chciałyby spróbować. Bo to jest taki pierwszy olejek, jeden z pierwszych, który ja używałam i naprawdę, no ja go kochałam. I generalnie, jeśli nawet macie cerę właśnie mieszaną, spokojnie, można go używać. Tłusta to wiadomo różnie, ale warto jest spróbować. Czy chociażby na noc, nawet na dzień właśnie też, ja w tej formie bardzo go lubiłam i na dzień i na noc. Ale właśnie chociażby na noc używać go, żeby właśnie trochę tę twarz sobie odpoczęła od jakichś tam innych kremów i innych rzeczy, to olejki, kurczę, polecam całym sercem, naprawdę. Bardzo serdecznie. Ten również. Mimo, że w tej chwili nie jest on moim top olejkiem, to nadal jest on bardzo naprawdę dobry. Teraz
następnie coś, co też z bólem pokazuję, ponieważ nie jest to już dostępne w Polsce, przynajmniej tak mi się wydaje. Jest to Eucerin antyperspirant przeciw silnemu poceniu. I generalnie to był najlepszy antyperspirant, jaki ja miałam ever. I zużyłam już kilka buteleczek, ale że jakoś ta informacja o tym, że jest wycofywany, jakoś tak mi obeszła. To nie mam nawet nic na zapasie i teraz jestem tak trochę z ręką w nonskiku i za bardzo nie wiem, z czego używać. Kupiłam jakąś Rexonę czy coś tam, użyłam takich zwykłych, ale szczerze mówiąc to nie jest to. I ostatnio też używałam Vichy, tej kulki niebieskiej, która nawet słyszałam bardzo dobrych opinii właśnie na blogach przede wszystkim, bo może na YouTubie to tak za często o tym nie słyszałam, ale stwierdzam, że ten Vichy jest bardzo przeciętny i zwykła Niva jest lepsza, a ten Eucerin był naprawdę super. Jeśli macie do polecenia właśnie jakiś dezodorant, antyperspirant, najlepiej właśnie apteczny, to serdecznie proszę o pomoc, bo naprawdę, kurczę, lekki niesmak to pomogę pozostawiać. Jeśli będziecie miały kiedyś możliwość kupienia właśnie tego, to serio, polecam, bo nie jest taki drogi. Na promocji to widzę, że 15 zł, więc jak prawie jak normalny dezodorant, a działanie naprawdę bardzo dobre, kurczę. Na lato idealny. No ale niestety skończył się. Następnie, coś co mi się też rozlało i też za pięknie nie wygląda, Orofluido, tak to się pięknie nazywa i to jest taki po prostu silikon do włosów, który generalnie składem się tego nie podam, bo oczywiście go tutaj nie ma. W każdym razie on był dosyć gęsty, znaczy był nawet bardzo gęsty, tak stwierdzam. Opakowanie nie było na bardziej funkcjonalne w świecie, bo było z takim dzióbkiem, więc trzeba było dosyć uważać, ile się tego leje, tak jakby. Wiele osób nie lubi takich rozwiązań, tylko woli mieć pompkę, która dozuje jakąś tam daną ilość produktu. Tutaj to trzeba było samemu wyczuć. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo ładnie po prostu włosy chronił i kurczę poprawiał ich taką kondycję na szybko też, więc na pewno spoko pod tym względem. Ale generalnie nie był też najtańszy i nie wiem, gdzie go można kupić, więc nie był też jakoś wybitny, więc w sumie nie ma do końca o czym mówić, chociaż nie był to oczywiście zły, ale silikon to silikon, więc nie ma co się też nad tym rozwodzić. Następnie Altera i to jest taki olejek z granatem, który jest nieprzeznaczony do cery suchej. I to też kosztowało jakieś grosze, na polecenie to w ogóle. Ma fajną pompkę, która jest wygodna i generalnie bardzo była funkcjonalna, ale do twarzy to było dla mnie za słabe zdecydowanie i używałam kilka razy i tak to Evere było dużo lepsze. W związku z czym tak on przez moment stał, nie wiedziałam co z nim zrobić, zaczęłam go używać na końcówki włosów, w tym celu sprawdził się bardzo fajnie. I ze dwa razy użyłam go do olejowania włosów i w tym się sprawdził wybitnie. Naprawdę ta mieszanka, która była tutaj, dała taki efekt, że włosy były naprawdę super, wręcz lepsze niż po laminowaniu i naprawdę, kurczę, fajnie. I myślę, żeby go kiedyś właśnie nie kupić ponownie właśnie w takim celu, by zużyć go do olejowania. To średnio będzie wydajne, bo ponieważ jest tego olejku tylko 30 ml, no więc powiedzmy, że nie wiem ile razy można olejować im włosy, ale kilkanaście to raczej nie, raczej kilka w tę stronę, więc zależy kto jakie ma włosy, ale nawet w takim celu wydaje mi się, że jest warte spróbowania. I też on jest spoko dzięki tej pompce i temu, że ma taką jakby naturalną blokadę i tak dalej, i że jest wygodny. Można by go użyć tak na wyjazdy, że po prostu chcecie sobie wziąć jeden olejek, który będzie do wszystkiego. I czy tam i do ciała, i do twarzy, i do włosów w sumie też tak na kilka dni, żeby jakoś przeżyć i mieć jakiś olejek, właśnie jakiś nabiura, czy to w tym celu by się na pewno sprawdziło i byłoby spoko. Następnie, ostatnia rzecz chyba z pielęgnacji, tak, dokładnie, która jest straszna i tylko to jest taka przestroga dla Was, to jest Lancome Hydra Intense i to jest jakaś maseczka właśnie nawilżająca do twarzy, jakaś próbka, którą kiedyś tam od mamy dostałam, bo ona tam dostała w jakimś tam, nie wiem, przy zakupie perfum czy coś takiego. Skład koszmarny, zaraz po wodzie jest alkohol naturowy, który strasznie wysusza i generalnie to po tej maseczce moja twarz była dużo gorsza niż bez nałożenia niczego. Czułam, że cała warstwa lipidowa po prostu umarła wtedy mi, jak tego użyłam, bo użyłam tego tylko raz. Masakra, wywalam od razu. I to właśnie jest taka przestroga, że w sumie drogie kosmetyki, cena nie zawsze idzie z jakością, bardzo często właśnie nie, tylko po prostu idziemy za markę i za opakowanie i w sumie za to przede wszystkim płacimy, a nie za sam kosmetyk, co rzeczy samej jest najbardziej istotne, więc taka przestroga, żeby nie ufać zawsze tym wielkim koncernom, które są takie piękne i sławne i cudowne, a rzeczy samej wcale takie nie są. I teraz już kończymy. Dwa kosmetyki z kolorówki, którego pierwszy będzie bez sensu go pokazywać, bo nic nie będzie widać, ale okej. W każdym razie to był cień z Inglota, który oczywiście nie zużyłam go całego, bo na końcu oczywiście mi się wywalił i pokruszył, normalne. Każdemu to się zdarza, ale już tak mi się rozwalił, że nie było nawet co ratować.
I to był kolorek 121, no i z Inglota, taki błyszczący, brązowy, ciepły, który fajnie wygląda, jak byłam mocno opalona i żeby go sobie dać w załamaniu i wtedy prezentował się naprawdę fajnie. Ale to wiadomo, trzeba się przejść do Inglota, zobaczyć sobie, jak tam u kogo jak to wygląda. W każdym razie, jak lubicie ciepłe odcienie, typowo ciepłe, to można zobaczyć. Jak nie, to nawet nie ma co oglądać. Mocno perłowy, bardzo ciepły brąz, po prostu. I tyle. I ostatnia rzecz, typowy, taki standard, Rimmel Stay Matte, czyli nawet opakowanie mi się nie rozwaliło, przeżywam szok nadal cały czas, bo zawsze się rozwala. Generalnie to jest kolorek 01 Transparent, czyli ten najbardziej popularny puder, który jest naprawdę super jakością, za naprawdę spoko cenę, bo on tam na tych zawsze go kupuję w tych promocjach, czy tam wychodzi za 15 zł, w ogóle 14 gramów produktu, więc w ogóle żyć nie umierać. Bardzo fajna jakość za bardzo przyzwoite pieniądze. Jeśli nie używałyście jeszcze, to naprawdę warto. To jest jeden z takich podstawowych pudrów, z którego prawie każdy jest zadowolony. Prawie, że nie ma osób niezadowolonych i polecają to i osoby, które mają cerę tłustą i mieszaną i suchą w sumie każdy, więc naprawdę spoko. Bardzo warte polecenie. No i to było wszystko. Czy dużo, czy mało? Nie wiem. W każdym razie, jeśli wy macie, zużyłyście sobie na coś, co było bardzo warte uwagi, to dajcie znać, co to było. I proszę serdecznie, jeśli znacie właśnie jakiś dezodorant, który jest dobry naprawdę, to kurczę, dajcie mi znać, bo też szukam czegoś takiego od dłuższego czasu, jakoś tak, znaczy dłuższego, no od kiedy to mi się skończyło i jakoś znaleźć nie mogę. Szczególnie jakiś apteczny, gdybyście znały, to byłoby genialnie. No i co, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!